21 kwietnia o godzinie 11 nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika Lotników oraz tablicy z nazwą Ronda z biegu ulic Lotniczej i Parkowej, niedaleko miejsca, gdzie kiedyś mieściła się Wyższa Szkoła Pilotów. Absolwenci tej szkoły po przeszkoleniu w Grudziądzu kierowani byli do czynnej służby. Szkołę w Grudziądzu otwarto w listopadzie 1925 roku i nosiła ona nazwę Oficerskiej Szkoły Lotnictwa. Szkoła miała dwuletni system szkolenia. Podchorążowie szkoleni byli w dwóch eskadrach, pilotów i obserwatorów. Przechodzili szkolenie teoretyczne i praktyczne ćwiczenia pilotażu w szkole, a następnie praktykę w jednostkach lotniczych. 2 lata później, 14 kwietnia 1927 roku, została ona przeniesiona do Dęblina, który stał się od tej chwili lotniczą stolicą Polski. Lokalizacja pomnika związana jest z bliskością miejsca, gdzie szkolono kiedyś pilotów. Szkoła zakończyła swoją działalność w momencie wybuchu II wojny światowej. Przechadzający się po okolicy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające nowy pomnik bardzo pozytywnie mówią o zmianach i o samym rondzie oraz okolicy, która w ostatnich latach przeszła faktycznie bardzo znaczącą metamorfozę. Ta ulica, szczególnie no właśnie, to jest Parkowa, nie? Tak. Tak. Jest tak teraz przyjemnie wyjść na spacer. No i inaczej zupełnie się mieszka. Pomnik odsłonięty. Pomnik odsłonięty, no i przyjemnie jest tak pochodzić, pospacerować. No.